szczęść Boże. Niech będzie pochwalony Chrystus, Maria zawsze dziewica. 23 zawsze, czerwca zawsze. była pierwsza rocznica modlitewnej pikiety na placu Najświętszego Zbawiciela przeciwko temu kabłąkowi, symbolowi grzechów Sodomy i Gomory, czyli pomnikowi homoseksualistów. A jeszcze wcześniej, 13, był marsz tak zwany równości. Nasza właśnie pikieta modlitewna również tam była. Nasze 5 transparentów wyrażały nasz sprzeciw przeciwko właśnie tak zwanym równościowym marszom i profanowaniu Placu Najświętszego Zbawiciela na placu poświęconym właśnie Chrystusowi poprzez właśnie ten róż kilkukolorowy kabłąk, czyli pomnik homoseksualistów. Ojcze, zdjęcia nie były nigdzie jeszcze publikowane? Chyba jeszcze nie były. Te naprawdę nie były publikowane jeszcze. To jeszcze poproszę na koniec o błogosławieństwo dla czytelników. Dla wszystkich i czytelników, i tych niezłomnych właśnie warszawiaków, którzy gromadzą się codziennie od poniedziałku do piątku na placu Najświętszego Zbawiciela, aby protestować przeciwko profanacji, przeciwko wyszydzaniu Chrystusa, które ma już miejsce od ponad 3 lat na placu Zbawiciela. Niech was wszystkich i wasze rodziny błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Bóg zapłać.